Cześć. W tym filmie będziemy mówić o ubezpieczeniach w góry, czyli o tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo na wyjeździe. Kiedy wyjeżdżacie w góry, na pewno myślicie o swoim bezpieczeństwie. Do plecaka pakujecie apteczkę turystyczną, zapisujecie numer do GoPro czy do TOPR-u, ale wiele osób, które wyrusza w góry, zapomina również o tym, że warto byłoby się ubezpieczyć. Rzecz dotyczy przede wszystkim wyjazdów zagranicznych bądź poruszania się w górach na granicy Polski i innego państwa. W Polsce służby ratunkowe finansowane są ze środków publicznych, więc jeśli jesteście osobami ubezpieczonymi, to z automatu koszty ratownictwa będą pokrywane tak jak przy powszechnej służbie zdrowia. Natomiast musicie pamiętać, że nie jest tak w państwach ościennych, takich choćby jak Czechy czy Słowacja. Więc jeśli wybieracie się w Tatry i przydarzy Wam się coś nawet tuż za granicą naszego państwa, to wówczas te koszty mogą być finansowane z Waszej własnej kieszeni. Kiedy wybieramy ubezpieczenie w góry, należy pamiętać o tym, że powinno być to ubezpieczenie dedykowane pod działalność właśnie w górach. Każde ubezpieczenie ma określone zasady i jest to tak zwane OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Jeżeli wybieracie ubezpieczenie górskie, to musicie sprawdzić, czy dana aktywność, którą chcecie podejmować, jest wpisana w warunkach tego ubezpieczenia. To niezwykle ważne, ponieważ sporty górskie często określane są jako sporty podwyższonego ryzyka i muszą być zawarte w warunkach ubezpieczenia, żeby ewentualne ratownictwo czy koszty leczenia później zostały pokryte z tego ubezpieczenia. Kolejna ważna rzecz w ubezpieczeniach górskich to kwota, na jaką ubezpieczenie opiewa, jeśli chodzi o koszty leczenia. Pamiętajcie, że koszty leczenia mogą być bardzo wysokie, ponieważ każdy dzień pobytu w szpitalu, na przykład w krajach alpejskich, to kilka tysięcy złotych. W tych kosztach leczenia można też zwrócić uwagę na to, czy nie rozbijają się one na dwie kwoty, na koszty leczenia w szpitalu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych. Może to być potraktowane wspólnie bądź rozbite na dwie pozycje. Kolejną kwotą w ubezpieczeniach może być pojawiająca się kwota NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. I to jest kwota takiego odszkodowania, jeśli coś się wydarzy. Bywa tak, że polisy górskie nie obejmują w ogóle tej opcji NNW, bądź jest ona do wykupienia dodatkowo. Jeśli przydarzy Wam się coś poważnego w górach, to być może będzie konieczność przetransportowania Was z kraju, w którym byliście, do Polski. Dlatego też należy zwrócić uwagę na kwotę, na jaką opiewa ubezpieczenie, jeśli chodzi o koszty transportu. Tutaj jest dobra wiadomość. Często te ubezpieczenia górskie nie mają limitu, jeżeli chodzi o koszt transportu. Jeszcze jedną ważną, ale to bardzo, bardzo ważną składową ubezpieczeń w górach jest kwota OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Pamiętajcie, że wypadki w górach nie dzieją się bez udziału ludzi i to czasem my możemy być przyczyną, dla której ktoś ulegnie wypadkowi. Wyobraźcie sobie na przykład, że idziecie ferratą, strącacie kamień bądź idziecie bardzo stromym stokiem i podcinacie kogoś i ulega on wypadkowi. Wówczas taka kwota OC chroni Was przed ewentualnymi kosztami, jeśli wyrządzicie w górach komuś jakąś krzywdę. Dwie najpopularniejsze polisy w góry wybierane przez Polaków to albo polskie ubezpieczenie PZU Bezpieczny Powrót. Jest to typowa górska polisa, którą poleca Polski Związek Alpinizmu. Drugą opcją, którą wybierają Polacy, jest członkostwo w Alpenverein Austria. To jest takie towarzystwo górskie, do którego jeśli się przystępuje i opłaca składkę członkowską, to również otrzymuje się polisę dedykowaną pod sporty górskie. Ta druga opcja jest bardzo często wykorzystywana przez osoby, które jeżdżą w Alpy, ponieważ wiąże się z innymi benefitami, na przykład takimi jak zniżki w schroniskach, zniżki chociażby na noclegi,
czy na posiłki. O tych ubezpieczeniach w góry możecie przeczytać więcej na naszym blogu. Jeśli chodzi o mnie, to ja co roku opłacam członkostwo w Alpenverein i dzięki temu mam spokojną głowę i polisę górską w kieszeni. Nawet jeśli nie planuję długich wyjazdów jakichś zagranicznych, to bardzo często poruszam się choćby w czeskich Karkonoszach i dzięki temu mam ze sobą zawsze ubezpieczenie. Koszt takiego ubezpieczenia to jest 280 zł rocznie, więc miesięcznie to są naprawdę bardzo małe pieniądze, 20 kilka złotych. Pamiętajcie, że z takim ubezpieczeniem górskim w kieszeni możecie mieć spokojną głowę i cieszyć się po prostu z wycieczki. Ja Wam na dzisiaj dziękuję za uwagę. Zajrzyjcie na nasz kanał YouTube, ponieważ tam znajdziecie również inne filmy dotyczące bezpieczeństwa. O apteczkach, o planowaniu wypraw, to wszystko możecie zobaczyć na naszym kanale. Do zobaczenia.